Mości książę. No. Mam pewne pytanie. No, no. Co zrobimy z ziemiami waszej książęcej mości? Bo słyszał, że większość ziem waszej książęcej mości się teraz mieści w Austrii, bo oni przejęli te ziemię. No, no. To co książę zrobi z tym? No, ale to większość w Rosji. W Rosji, tak. Widzę, że już flaga w waszej książęcej mości jest już. Flaga. Tak. To co książę zrobi? Wasza książęca mość będzie jeździł do Wiednia? Sprawy załatwiać? Chyba będzie. Tak. Widzę, że wasza książęca mość znowu wygrał w karty z Ponińskim. No. Powiedz mi, co by można te ziemie. Te austriackie, to by można Ponińskiemu sprzedać? Ale wasza książęca mość ma głowę na karku. Ale on musimy szybko, bo on zawsze przegrywa. Przegrywa w karty waszą książęcą mością. I podlizuje się pies. On może nie mieć pieniędzy. Pieniędzy potem. Powiedz mi, tak. Bo brakuje kościów. Tak, możemy to kupić. Kości. Możemy to kupić. Nie trzeba. O! Aha! Bo ja mogę z Paryża sprowadzić. Jemu, po niskiemu mu. Powiedzcie, tak, że ja te ziemię, to ja tak, że o nim myślałem, nie? Że sprzeda jego książęca wysokość mość ziemię Ponińskiemu. Najlepiej drogo. Cztery. Powiedz numer od 1 do 8. 1. Przegrałeś. Jeszcze raz. 8. Dalej. 8. Osioł, tak. 8. 8. Nieźle, ośle. No to wyślij. To ja napiszę list do Ponińskiego. O, jak ty czytasz w myślach. Myśla. Dlatego wasza książęca mość mnie trzyma na dworze. Tak. Tak, to ja już piszę do Ponińskiego. Tak.